Łask. Plac 11 listopada to miejsce, które zna chyba każdy mieszkaniec powiatu łaskiego. To miejsce, które pozwala nam nie zapomnieć o historii, ale Łask to również wiele ciekawych terenów, chociażby takich jak kąpielisko Zajączek. Warto tam inwestować, warto na pewno podjąć działania, abyśmy mogli również widzieć, że miejsca takie jak Plac 11 listopada daje nam efekty, daje nam podstawy do tego, żebyśmy mówili, że warto się rozwijać. Tak jak Zajączek w Łasku, tak dla mieszkańców Zduńskiej Woli Miejski Park imieniem Stefana Złotnickiego to miejsce, w którym odbywają się rozmowy, w którym mówi się na temat pozyskiwania środków z KPO po to, by mogły powstawać tak fantastyczne obiekty jak chociażby MOSiR, browary staropolskie. Dlatego pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, czyli KPO, będzie moim priorytetem. To ja dla Was będę robił wszystko, aby te pieniądze pozyskać. Również Sieradz ma swoje wyjątkowe miejsce, tak jak Wzgórze Zamkowe, które jest za mną. Można do niego dotrzeć również i ścieżką rowerową, bo ścieżki rowerowe to również trasy, dzięki którym poznajemy okolice naszych miast. Pozyskiwanie środków zewnętrznych pozwoli na rozbudowę ścieżek rowerowych, bo tak jak rozbudowaliśmy S8, dzięki którym połączyliśmy Łask, Zduńską Wolę i Sieradz, tak w 2023 roku zagłosujcie na Marka Gryglewskiego, który połączy wszystkie starania zarówno Łasku, Zduńskiej Woli, jak i Sieradza w to, abyśmy mogli realizować swoje przedsięwzięcia i rozwijać swoje miasta. Drugi na starcie, ale pierwszy na mecie. Głosujcie na Marka Gryglewskiego.